Siema widzowie. No, siema widzowie, jak widzicie, mamy dwa nowe LPS-ki. Fort Kyra i tego kształtu nie znam nazwy. To jest taki Fort Kyra. Ogólnie nie wiem. To jest głupi wstęp, ale no. Ale mamy nowe dwa LPS-ki. No i to w ogóle siema widzowie. Dzisiaj robiłem próbę, nie pytajcie, czy mam różowe coś na pewno kciu, a brał to jest czerwone. No. Tak wygląda shorthair. Mam dla niej idealne imię, czyli Courtney. Po prostu wykapana Courtney. To jest Honey. Króliczek Honey. Wygląda tak. Tu była cała uwalona. Zmyłem. O, ma jeszcze jakieś. Ja robiłem taką scenę dzisiaj ze sztuczną krwią. Do jakiegoś odcinka. No, tak się prezentują dwa nowe petshopki. Jutro dla was może nagram odcinek. Bo ja nagrywam zawsze odcinek historyjki w piątki, ale one są wrzucane na kanał dopiero w soboty. I w soboty często nagrywam coś, to zawsze na przykład w niedzielę się wrzuca, a jak w niedzielę nagrywam, to się wrzuca w poniedziałek. W ogóle nie wiem, co to. No, piękne. Tylko tak jest piękne po prostu. Nie no. W ogóle robimy na moim kanale, będzie opening świątecznego prezentu. Mam nadzieję, że będą LPS. Tak wygląda drugi potrzebnik. Małeski jakby w oczach. Ale na razie powiedzmy coś o tym kotku. No jest ładny. Tutaj ma niedorobiony przy oku. Tutaj. Jest lekko brudny. Tutaj. Tu ma łapkę brudną. A to się da zmyć. Ma tutaj jakby lakierem do paznokci pomazianą łapkę. Drugą też. Ogon też. Ma lakierem do paznokci. Tył główki jest brudny. Proszę. Tu jest napisik. Wygląda ogólnie tak. LPS napis był tu. Tutaj jest napisik LPS ogólnie. Tutaj, o sorry, nie widzieliście. Tu jest napis LPS. Bo czasami LPS-y mają w takich miejscach dziwnych napisy. Tak, piękna grzyweczka ogólnie. Uszka. O, uszy ma brudne. Dopiero zauważyłem. To chyba plastelina. Tak, to plastelina, na pewno. No, to jest plastelina. Drugie ma na miarę czyste. Jak się goby wyczyściło. Nos ma trochę zdarty, bo normalnie ma różowy. To jest git. Ale tak to jest też piękny teraz po prostu. Piękny po prostu, no piękniutki. Dobra, widzowie, teraz króliczek. Królik żadnych wad nie ma. Jedynie nos ma starty cały. Ale to lepiej wygląda. A nie, jednak uszy ma lekko zdarte. Tu ma ucho zdarte. I tu, a tu jest niedomalowane. No ale tak to nie ma żadnych wad, oprócz niedomalowanych części. Jest ładny. On ma te wszystkie części kremowe, a w kamerze one są żółte i wyzda. Z tyłu wygląda tak, jest brudny, no no, ale to się da przeżyć. Ogonek ma zdarty. Ja pewnie zdarłem mu niechcący. No, ładnie jest ogólnie. Ma magnes, czekajcie. Czy na magnesie był napis tylko? Na magnesie jest napis LPS, taki był raczej, ktoś go starł po prostu. Jest ładny ogólnie, będzie w historyjkach na pewno. Ten kot też. Po świętach będzie nagrywana szkoła, na pewno, na pewno, na pewno. I ogólnie, no, słyszeliście, że będziemy robić opening mojego prezentu na święta.
Tylko muszę chwilę zobaczyć. Grudzień. 24 grudnia. 24 grudnia. Wtedy się dostaje prezenty, co nie? To ja mam kalendarz w pokoju, to ja muszę zobaczyć. Jaki to... O cholera, to wtorek powaliło. Wiecie co? Nie nagram unboxingu prezentu. Pokażę wam, pokażę wam, co dostałem na święta ogólnie. Bo ja nagrywam, nie mogę nagrywać w tygodniu ogólnie. Mogę tylko w piątki, soboty, niedzielę. Więc no. Więc zrobię wam ten opening dopiero, znaczy pokażę wam dopiero wtedy, co dostałem na święta dopiero. No czekajcie, sorry, że tak nic nie robię, ale sprawdzam w kalendarzu. Dopiero będę mógł wam nagrać opening 27 dopiero będę mógł wam nagrać opening. Opening dopiero 27 mogę, znaczy nie opening, no, tylko pokażę wam po prostu, co dostałem 27. Wy będziecie mogli to oglądać dopiero 28 na przykład. O, ok. Dobra. Wiem, co dostanę. Tyle powiem, wiem. Będzie kilka pet shopów. Kilka LPS-ów, Jenga będzie. No, kilka rzeczy zobaczcie. Czekaj, Courtney. To chodź, honey. A, i pa. Pa widzowie do historyjki. Albo do następnej, ostatniej części nocowanki. Na razie.